Cześć wszystkim, dzień dobry, ja jestem Ola, witam Was gorąco na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z formatem, który ostatnio gdzieś tam pojawiał mi się na Instagramie, ale pomyślałam, że ja chyba jednak troszkę wolę więcej do Was pogadać i troszkę więcej móc wyrazić słowami, tutaj trochę pogestykulować i troszkę więcej czasu z Wami spędzić, dlatego pomyślałam, że sobie ten format właśnie przedstawimy na YouTubie. No i tak jak widzicie po tytule, jest to 5-4-3-2-1 Book Challenge, w którym chwilę sobie porozmawiamy o książkach. Myślę, że jest to format dość krótki i myślę, że bez zbędnego przedłużania zapraszam Was dalej. Mamy 5 takich podpunktów, w których właśnie każdy jest jedną pojedynczą cyferką i będziemy sobie do tych cyferek się odnosić. Myślę, że tutaj wszystko jest jasne, więc pierwszy punkt to 5 książek, które uwielbiam. I powiem Wam, że ten podpunkt sprawił mi chyba najwięcej trudności pod względem takim moralnym, ponieważ troszkę mam czasami takie wyrzuty sumienia, że ciągle pokazuję Wam w tych moich ulubionych książkach te same książki. Natomiast no, to się aż tak bardzo u mnie nie zmienia, żeby nagle coś przeczytać i coś niesamowicie nowego się tutaj pojawiło. A i też wychodzę z założenia, że nie każdy wszystkie książki zna, nie każdy mnie oglądał od jakiegoś dłuższego czasu, bo też nie ukrywam, jestem małym kanałem, więc w sumie może być tak, że jesteście tutaj pierwszy raz ze mną. Jeżeli tak, to oczywiście bardzo gorąco mi miło i gorąco Was witam. No i jakby myślę sobie, że mówienie o tych książkach, które tutaj Wam pokażę, jest taką trochę moją misją książkową. Bez zbędnego przedłużania, a tutaj jakby w pierwszym elemencie sobie troszkę coś innego dam, żeby jednak tą topkę może troszkę zmienić, więc pierwszą książką jest akurat audiobook, bo nie mam tej książki w wersji fizycznej i jest to książka Mężczyzna imieniem Owe. Tę książkę myślę, że większość z Was zna, jeżeli gdzieś tam śledzicie świat książkowy. Jeżeli nie, jest to historia mężczyzny, który stracił żonę. Jest on w dość podeszłym wieku i stwierdził, że jak już nie ma tej jego żony, to on tak naprawdę nie ma co ze sobą robić w życiu i on już nie chce po prostu być na tym świecie, postanawia popełnić samobójstwo. Niestety, albo stety, raczej stety mi się wydaje, świat nie do końca mu na to pozwala, ponieważ nasz główny bohater Owe jest osobą bardzo taką przestrzegającą zasad. On ma po prostu tak w głowie ustalone, że jeżeli jest jakaś zasada, to trzeba się jej trzymać i trzeba też pilnować, żeby wszyscy wkoło też tych zasad przestrzegali. No i tak, nasz Owe chce popełnić to samobójstwo, a tu się pojawia jakiś kot, a tu się pojawia jakaś sąsiadka i co chwila ktoś tam mu przeszkadza. No i właśnie ta książka jest takim słodko-smutno-wesołym zbiorem właśnie opowieści o Owe. Może to źle zabrzmiało, bo to jest w sumie cały czas jedna historia, ale chciałam powiedzieć, że ona jest po prostu wzruszająca, ciepła, gdzieś tam można popłakać, można się pośmiać. Naprawdę lubię takie książki i właśnie chciałam, żeby gdzieś tutaj ta książka też się pojawiła u mnie częściej na kanale. I myślę, że tyle o Owem. Oczywiście polecam Wam bardzo gorąco audiobooka na Legimi. Dalej, przechodząc do zupełnie innego klimatu niż Mężczyzna imieniem Owe, przejdziemy sobie do fantastyki. A jak mowa o fantastyce, to Peter Vibrett, czyli Malowany Człowiek i Cykl Demoniczny, którego pokazuję Wam tu praktycznie non-stop, a korzystając z tego, że mam nowe wydanie, to właśnie pokażę Wam go w tym nowym, pięknym, pomarańczowym wydaniu od właśnie Fabryki Słów. Zresztą te pozostałe wydanie też jest od Fabryki Słów, ale to jest właśnie nowe. Co mogę Wam powiedzieć o tej serii? Brutalne fantazy z pięknie wymyślonym światem, który nie jest aż tak bardzo skomplikowane, żeby osoby, które gdzieś tam w high fantasy nie siedzą na co dzień, nie dały sobie rady z nim. Dużo postaci, właśnie dużo brutalności, gdzieś tam dużo scen erotycznych też bym mogła powiedzieć, więc jeżeli komuś to nie odpowiada, no to tutaj to zastrzegam. Bardzo mi się podobało. W sensie cała ta seria jest po prostu pełna akcji, przygód, jakichś scen walki, co chwila coś się dzieje, tutaj się nie da nudzić, więc właśnie Peter Vibrett jest też tutaj w mojej topce. Kolejna książka to Znowu zupełnie inny klimat i jeżeli już znacie mnie dłużej, to wiecie, że ja tę książkę tutaj pokażę i jest to oczywiście Ania z Zielonego Wzgórza, czy też Ann z Zielonych Szczytów. Tak jak kto lubi, tak niech sobie właśnie mówi. Ja nie jestem ani team jednego wydania, ani drugiego wydania, w sensie tłumaczenia. Ja po prostu w głowie gdzieś tam mam zawsze Anię, bo tak się wychowałam. Natomiast nie jestem tą osobą, która by krzyczała: o, Ann zniszczyła mi dzieciństwo i w ogóle co to ma być, Zielone Szczyty. Nie, absolutnie. Ja jestem zwolenniczką, niech sobie każdy wybiera tak, jak mu pasuje. Czytałam to nowe tłumaczenie i powiem Wam szczerze, że ja nie pamiętam tego starego tłumaczenia, więc nie jestem w stanie się odnieść do tego właśnie, jakie są większe różnice, poza tym, że na przykład nazwy własne zostały zachowane i imiona się zgadzają z oryginałem tutaj w tym tłumaczeniu. Pokazuję Wam to tłumaczenie, dlatego że ono u mnie jak leży na półce,
To leży zazwyczaj na górze, bo te wydania ze świata książki, one są po prostu razem, a to wydanie sobie tak leży i właśnie łatwiej mi po nie sięgnąć i też uważam, że jest ono bardzo ładne, więc jeżeli jesteście fanami takich troszkę mniejszych wydań, a takich bardzo, bardzo porządnych, to myślę, że to Wam się powinno spodobać i nowe tłumaczenie nikomu krzywdy raczej nie zrobi. No tak, Ania z Zielonego Wzgórza. Historia sieroty adoptowanej przez brata i siostrę, którzy chcieli adoptować chłopca do pomocy, los im splatał figla i trafiła im się dziewczynka, która zmieniła ich życie o 180 stopni, wniosła tam pełnię wyobraźni, miłości, przyjaźni, no po prostu przygód, wszystkiego, co można sobie właśnie wyobrazić, więc ta książka jest dla każdego. Oczywiście w mojej topce. Kolejna książka, też zupełnie zmieniamy klimat, pozwolę sobie tutaj też Wam pokazać. Oczywiście jest to Hrabia Monte Cristo, czyli historia o zemście, o właśnie zdradzie, o gdzieś tam wielkiej niesprawiedliwości, smutku, miłości, pasji. Uwielbiam tę książkę, chociaż zdaję sobie sprawę, że nie jest ona książką dla każdego, bo jest to książka trudna, jest to książka niepisana dla współczesnego czytelnika, więc to musicie brać pod uwagę, jeżeli po nią sięgacie. Natomiast ja polecam jednak po nią sięgnąć, bo jest to taki klasyk, który gdzieś tam się pojawia w tej literaturze i warto wiedzieć właśnie o czym jest Hrabia Monte Cristo, tym bardziej, że jest to naprawdę bardzo dobra książka. Ile ja przy niej przepłakałam, ile ja miałam emocji związanych właśnie z czytaniem tej książki, to tylko ja wiem w sumie i tak jak Wam mówię, to musicie mi uwierzyć na słowo. Generalnie bardzo, bardzo gorąco polecam. I chyba ostatnia tutaj z mojej topki, to też jest książka fantasy, też jest książka, o której często mówię na moim kanale i jest to oczywiście Brandon Sanderson, czyli Archiwum Burzowego Światła, Droga Królów, akurat ja mam wydanie angielskie, oryginalne, ale tak jak Wam też wspominam na kanale, chcę już za niedługo swoją biblioteczkę powiększyć o wydanie polskie, bo chciałabym jeszcze raz do tej serii wrócić. Natomiast, no nie mogę powiedzieć, to wydanie właśnie niebieskie, tutaj to zagraniczne też jest przepiękne, chociaż nie jestem pewna, czy ja kiedykolwiek dam radę je przeczytać, bo chciałam Wam powiedzieć, że tutaj tłumaczenie polskie zrobiło naprawdę fenomenalną robotę, jeśli chodzi o nazwy własne. Tutaj nazwy własne są w bardzo ciekawy sposób przedstawione i one są takie bardzo obrazowe i bardzo właśnie pomagają wejść w ten świat. Jeżeli czytaliście, to myślę, że wiecie, o co mi chodzi. No natomiast fajnie mieć książkę w oryginale, którą się uwielbia. I tym pozytywnym akcentem przechodzimy do punktu następnego, czyli cztery autorki bądź autorzy, których książki kupię w ciemno. I powiem Wam, że tutaj było mi troszkę trudniej wybrać moje ulubione pozycje, ale po ostatnim filmie vlogowym myślę, że spokojnie mogę Wam tutaj pokazać autorkę, którą na pewno będę kupowała w ciemno i jest to oczywiście Samantha Shannon. Akurat to Wam pokazuję Pieśń Jutra, bo akurat tę książkę skończyłam, ale jeśli chodzi właśnie o kolejne tomy Czasu Żniw, jeżeli się pojawią gdzieś tam na rynku, to na pewno się zaopatrzę, jak już przeczytam czwarte, ale myślę, że nawet jak nie przeczytam czwartego, a one już wyjdą, to ja i tak je kupię. I Zakon Drzewa Pomarańczy i właśnie tutaj ta seria Bone Season. I myślę, że Dzień Nastania Nocy też mi się spodoba, chociaż jeszcze go nie czytałam. Więc myślę, że książki Samanthy Shannon to jest właśnie też jedna moja topka gdzieś tam literacka i na pewno będą mi się one tutaj na półkach pokazywały, bo ja bardzo, bardzo lubię jej książki. Tutaj mamy też Akcent Polski, drugą autorką, którą chciałam Wam pokazać i jeżeli powiedziałam Akcent Polski, to te osoby, które są ze mną dłużej już pewnie wiedzą, o kogo chcę tutaj, kogo Wam chcę przedstawić. Oczywiście Marta Kisiel i akurat tutaj mamy Dożywocie, ale mam o wiele więcej książek Marty Kisiel u siebie na półce i też moi bliscy mi kupują jej książki, jeśli wiedzą, że akurat jej nie mam i ja też bardzo chętnie sięgam po wszystkie nowości. Jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle Martą Kisiel, to wyszło też właśnie Dożywocie w takim nowym wydaniu i też następny tom w takim pięknym fioletowym, piękną fioletową okładkę ma, więc też oczywiście gorąco Wam polecam. Dożywocie, historia dla każdego, dla dużego, dla małego, zabawna, wzruszająca, taka proza życia okraszona fantastyką. Trzeci autor. No to tutaj chyba nie będzie zaskoczenia, że jeżeli ten pan napisze w końcu kolejne części tego wielkiego cyklu, który właśnie gdzieś tam nam stworzył i nie dokończył, no to ja na pewno kupię jego książki w ciemno, bo chciałabym po prostu mieć te wszystkie książki na półce. Nienawidzę mieć niedokończonych serii i mam nadzieję, że to kiedyś się zmieni, że właśnie Martin w końcu się zbierze, żeby napisać pozostałe tomy, ale to zobaczymy. W ogóle to jest jedna z niewielu książek, w której ja mam, moi drodzy, znaczniki. Ja rzadko daję znaczniki i pamiętam, tutaj chyba sobie zaznaczałam fragmenty, które gdzieś tam nawiązywały do serialu, bo ja właśnie zaczynam historię, przygodę gdzieś tam z Grą o Tron od serialu, później właśnie, nie, najpierw była książka, nie ogarnęłam zupełnie, o co chodziło, obejrzałam pierwszy sezon serialu i stwierdziłam, dobra, wracam do książek, no i rzeczywiście później już wróciłam, ale też gdzieś tam jakieś wzruszające fragmenty sobie zaznaczałam. To jest kolejny autor i ostatni, no to też Wam chciałam tutaj z powrotem pokazać Petera Vibretta. Peter Vibrett, jeśli chodzi o właśnie
swoją działalność w internecie, on ogólnie wszystkie moje posty gdzieś tam lajkował, gdzieś tam udostępniał moje właśnie wzmianki na temat cyklu demonicznego. Mam, w sensie, może nie powiem, że mam genialny kontakt z nim, ale naprawdę jest bardzo ciepłą osobą i mimo to, że właśnie jesteśmy z zupełnie różnych krajów i różnymi językami się posługujemy, to gdzieś tam można się z nim skontaktować i naprawdę jest bardzo fajną osobą, więc generalnie jego książki też bym kupowała w ciemno. Punkt numer 3, czyli 3 ulubione motywy literackie. Pierwszy z nich może się wydawać troszeczkę, powiedziałabym, taki infantylny i gdzieś tam bardzo młodzieżowy, a przynajmniej kojarzący się z młodzieżówkami, i jest to Enemies to Lovers. Ja wiem, że właśnie to się głównie kojarzy z takimi TikTokowymi książkami, ale ja bardzo lubię to połączenie, kiedy dwójka bohaterów, która się nienawidzi, która właśnie jest albo wrogami, albo mają jakieś zwady, albo po prostu się bardzo nie lubi, jednak gdzieś tam po drodze ta chemia między nimi buzująca sprawia, że stają się właśnie tymi lovers, czyli tymi kochankami. Bardzo to lubię. Może jest to gdzieś tam właśnie przez niektórych uważane za bycie infantylną. Natomiast ja bardzo lubię ten wątek i po prostu mi się on podoba. Kolejny, to chyba nie muszę nikomu tutaj mówić, że bardzo mi się podoba motyw zemsty w literaturze, skoro Hrabia Monte Cristo jest jedną z moich ulubionych książek, więc co ja mam tutaj więcej do mówienia. Motyw zemsty, właśnie ta niesprawiedliwość. Też mi się wydaje, że często bohaterowie, którzy gdzieś tam właśnie na tą zemstę się decydują, oni nie są kryształowi właśnie, oni są, powiedziałabym, tacy ciekawi przez to, że właśnie ich charakter jest gdzieś tam porysowany i gdzieś tam mają jakieś zadry w sobie, że właśnie chcą sprawić komuś takie cierpienie, najczęściej jakich ich doświadczyło. To właśnie dla mnie jest chyba jednym z najciekawszych sposobów przedstawiania bohaterów. I ostatni tutaj motyw, który sobie pozwoliłam właśnie wypisać, to też jest właśnie motyw buntu, motyw gdzieś tam kontroli społeczeństwa, gdzieś tam właśnie takiego niesprawiedliwości, podżegania się właśnie, żeby zmienić sytuację, i w sumie nawet tutaj jest napisane z tyłu buntowniczka, która zostaje królową. Więc właśnie bunt, i dlatego chyba mi się też wydaje, jeśli chodzi o tę serię, bardzo mi ona przypadła do gustu. No a tak samo na przykład nie wiem, można powiedzieć na przykład Igrzyska Śmierci też mi się bardzo podobały. Właśnie tam ten motyw buntu też gdzieś się pojawia i to jest jeden z moich ulubionych wątków w literaturze. Następny punkt, czyli 2 ulubione miejsca do czytania. Ja do tego podeszłam troszeczkę inaczej. Oczywiście, że moim ulubionym miejscem do czytania jest kanapa / sofa, gdzieś, gdzie jest mi wygodnie i przytulnie. Ale drugim moim ulubionym miejscem do czytania jest, może to nawet nie jest konkretne miejsce, tylko raczej czynność. Ja kocham słuchać audiobooki. Ja uwielbiam chodzić, spacerować, sprzątać, gotować, coś właśnie robić w domu i móc słuchać audiobooka równocześnie. Połączenie czegoś przyjemnego, czyli właśnie poznawania książek, z czymś praktycznym i pożytecznym, czy to z ruchem, czy to właśnie z jakimiś czynnościami w domu, jest dla mnie genialnym połączeniem. Uwielbiam to i właśnie cieszę się, że mam taką możliwość, więc drugim takim miejscem, czy też czynnością jest właśnie słuchanie audiobooków. I kolejny tutaj punkt na naszej liście to tytuł, po który sięgnę w najbliższym czasie. Ja sobie wybrałam tutaj Grę Anioła, ponieważ jeżeli jesteście tutaj ze mną od jakiegoś czasu, to wiecie, że ta książka stoi na mojej półce już dość długo. I ja po prostu czuję się zawstydzona tym, że ja dalej jej nie przeczytałam. Chciałabym w końcu ją skończyć i myślę, że to jest dobry moment właśnie na to, żeby po nią sięgnąć, żeby troszeczkę z tej fantastyki i takiej literatury lżejszej, mimo wszystko, przejść właśnie do czegoś takiego, mimo wszystko też do książek fabularnych, natomiast do właśnie historii, która gdzieś tam mnie przeniesie do właśnie Hiszpanii, do ciepłych krajów i do takich trochę może poważniejszych klimatów. Takie mam właśnie przeczucia w stosunku do tej książki, no bo czytałam właśnie Cień Wiatru, no a to jest kontynuacja w ramach Cmentarza Zapomnianych Książek. Więc jeżeli znacie właśnie Grę Anioła, to dajcie znać, czy dobrze obstawiam, jeśli chodzi o ten typ literatury. I to wszystko, moi drodzy. Tak jak mówiłam, ten film nie jest za długi. Mam nadzieję, że ze mną tutaj zostaliście do końca. Jest mi strasznie gorąco. Mam nadzieję, że nie było tego jakoś mega widać, że się tutaj próbuję troszeczkę dopowietrzyć, bo zamknęłam sobie okna oczywiście, żeby nikt nie przeszkadzał nam na zewnątrz. I myślę, że tym akcentem kończymy. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zapraszam Was do subskrybowania kanału. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, do dawania komentarzy i dodawania łapek w górę. Ja Was zapraszam na wszystkie moje następne filmy. Na razie.